miałem górną granicę normy, tak zwanego PSA, że przez przypadek mądra lekarka sam siebie, bo ja że lubię się badać, to doszedłem, zacząłem dociekać, czemu tak jest. Więc położyłem się do szpitala, do Wieliszewa, do bardzo dobrego szpitala, do bardzo dobrej opieki lekarzy, na tak zwaną biopsję, gdzie wcześniej była robiona, powiedzmy, USG. No i ja szedłem zupełnie spokojnie i luźnie, jak zawsze podchodzę. Leżał ze mną człowiek, który miał tak zwaną tą PSA 11, miałem 4 przy górnej granicy normy. A i okazuje się, on nie ma nacieku rakowego, ja mam naciek rakowy. No jak to dowiedziałem się, to myślę, że jak u każdego człowieka to troszkę przymurowało. Naciek miałem tak zwany 3 plus 4. Okazało się, że te 3 plus 4 to jest taki naciek, że trzeba go operować. Sanktuarium Jana Pawła sprowokowało mnie do tego, żebym tutaj mógł, powiedzmy, przyjechać czy odwiedzić to sanktuarium ze względu na księdza proboszcza, bo wiem, że myślałem, że mi udostępni. Zrobił mi sakrament chorych. Odmówiliśmy litanię, pomodliliśmy się tak we dwóch nawet po cichu. Głównie to było moim pragnieniem odwiedzić to sanktuarium, bo często przejeżdżam do Łomży, do Syna i nigdy człowiek przejeżdżał trasą niebowjazdu, nie miał się czasu jak zatrzymać i wejść. Dopiero choroba spowodowała, że to pragnienie bardziej się nasiliło, że jednak bardzo chciałem tutaj, no tutaj być po prostu. Poczułem spokój i ciszę, pewność siebie. Może to się stąd zaczęło, jak była pierwsza pielgrzymka, to już byłem w Warszawie na Placu Zwycięstwa. Jeździłem za nim później do Ołtarzewa, jeździłem do Gdańska, jeździłem do Częstochowy, na Dni Młodzieży pierwsze byliśmy z żoną. Może dlatego, tak jak dla większości nasz Polaków, że to bardzo wielki, wielki nasz rodak, a że został świętym. Raz to też mnie zdominowało, że list wysłał do ojca Pio też z prośbą o zdrowie dla pani doktor Wandy Połtawskiej. Przed śmiercią ojciec Pio powiedział, że to proszę zostawić z jedno niewielu pamiątek, bo to będzie przyszły papież. Operacja się skończyła świetnie, po 7 dniach wyszedłem, funkcjonuje, wszystko funkcjonuje, także jestem szczęśliwy bardzo. Bardzo gorąco w to wierzyłem, że się wszystko dobrze skończy. Jeszcze trzeba na tym świecie trochę pochodzić. Mam 2 wnuków, 2 wnuczki. Wnuczki polecam innym świętym, a wnuków, żeby ich kierował, właśnie polecam Janowi Pawłowi II. Niech ich tam prowadzi jak najlepiej w tych niełatwych naszych czasach.